Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim, naszym i Państwa gościem jest poseł Ziemi Radomskiej, pani Anna Kwiecień. Dzień dobry. Pani Dzień Aniu, dobry. Bardzo się cieszę, że pani przyjęła zaproszenie do naszej telewizji Nasza Odwaga. Tak. Odwagi u pani jest dużo. Staram się. Staram się być niestrachliwą osobą. Nie, nie, no to tak powiem, proszę Państwa, poznałam panią Annę na Facebooku. Tak. Jakże miło mi było, że przyjęła zaproszenie i to jest chyba najpiękniejsze, że jest pani z nami wszystkimi, no bo jakie są dzisiejsze czasy? To są te media społecznościowe, które przecież są cały czas, są z nami i dzielimy się. Dzielimy się, no bo to o to chodzi w tym życiu. Program nasz tutaj w tej naszej telewizji, oczywiście lubię Poniedziałki w Karo, bo to jest ten nasz program taki, no taki czołowy bym powiedziała, tym bardziej z takim wybitnym gościem, tematem jest pasja. Pani Aniu, pasja. Myślę, że to jest takie uczucie, które powinno nam towarzyszyć chyba w prawie w każdym momencie naszego życia. Mm-hmm. Powinniśmy z ogromną pasją pracować, z pasją wychowywać dzieci, spotykać się i dzielić się każdą możliwą chwilą, na przykład z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, ale też myślę, że pięknie jest, jeśli ta pasja wypełnia chociażby takie chwile naszego wypoczynku i spokoju. To znaczy wtedy, kiedy na przykład bierzemy książkę i czytamy ją, prawda, i na przykład pasjonujemy się jakąś dziedziną życia. Ja uważam, że wszystko, co jest poza tym uczuciem, jest w pewnym stopniu byle jakie. Nijakie już tutaj. Już nijakie, byle jakie. Piękne. Byle jakie. Natomiast jeżeli przykładamy się, chociażby do gotowania. Oczywiście. Prawda? Tak. Na przykład wiemy teraz, jak wiele osób gotuje, pasjonuje się gotowaniem. I to jest cudowne. Bo gotowanie, wspólne spożywanie posiłku, to jest jeden z tych elementów w życiu, który bardzo jednoczy ludzi, konsoliduje. Oczywiście. Zawsze mówiliśmy, że stół jednoczy i to jest prawda. Tak. I bardzo miło jest spotkać się, jeżeli wiemy, że osoba, która przygotowuje dla nas coś, robi to z ogromnym zaangażowaniem i z pasją, która na przykład pięknie nakryje stół, która może być skromnie, wcale nie musi być dużo, prawda? Ale żeby włożyła tą serce do serce. Tego, I właśnie w tym się przejawia ta pasja, tak mi się wydaje. No, bardzo pięknie to pani zaznaczyła, bo ja dzisiaj specjalnie na spotkanie z panią przyniosłam suszone tegoroczne pokrzywy z mojego ogródka, które już teraz hoduję, bo kiedyś my wywalali, a teraz już hoduję, jak najbardziej podlewam, żeby lepiej rosły. I to właśnie o to chodzi. To jest takie, jeszcze bym powiedziała, ta pokrzywa wysuszona i ta jest jeszcze przyniesiona z intencją. Intencją właśnie takiego... No, dokładnie, coś innego. Ja byłam zachwycona tym, jak pani powiedziała, że właśnie tu zaparzyłam. Myślałam, że to są duże liście jakiejś herbaty szczególnej, kupione. A tu pani mówi, to jest pokrzywa. Moje pokrzywy, tak. Cudowna rzecz. Tak. I pięknie właśnie podana w tych dużych szklanych filiżankach, bardzo ładnie. Więc tak jak powiedziałam, myślę, że jeżeli chcemy, żeby nasze życie było takie nietuzinkowe, to fajnie jest, jeśli robimy coś z pasją, jeśli uprawiamy na przykład ogródek z pasją. Tak. Prawda? Tak, to wcale nie muszą być duże rzeczy. Oczywiście. Bo to ja nie mówię od razu, nie wiem, o chodzeniu po górach i zdobywaniu Himalajów. Tak, czy Himalajów. Od razu Himalaje. Tak. Natomiast jeżeli robimy większość rzeczy z pewną pasją, albo przynajmniej jedną, ze szczególną pasją, to myślę, że to jest pięknie wypełnia nam nasze życie. I ja się staram się chyba też w ten sposób wypełniać swoje życie. Mam nadzieję, że też moja osoba skromna ubogaca i moje pasje ubogacają innych,
życie. Tych, z którymi na co dzień się stykam, moich przyjaciół, moich przede wszystkim bliskich, moją rodzinę, ale i oni widzę, dostrzegam. Na przykład mam szwagra, który z ogromną pasją fotografuje. I te fotografie są naprawdę wyjątkowe. One podbijają nie tylko tutaj, one trafiają już w tej chwili do galerii. Do galerii nie tylko w Polsce, także wygrywają różnego rodzaju konkursy. I właśnie widzę, jak bardzo ten mój szwagier się tym pasjonuje. Moja córka pasjonuje się sportem na przykład, więc jest świetnie wysportowana i wiem, że kocha to. Tak, tak. Mój mąż muzyką. Ma ogromną kolekcję płyt, jeździ na koncerty, więc fajnie jest, jeżeli człowiek znajdzie pewien świat dla siebie i to go pasjonuje, to mu daje chwilę wyciszenia, bo na przykład wiem, że jeżeli ktoś na przykład właśnie kocha muzykę, to cieszy go każdy moment, który spędza z muzyką, którą kocha. Jak jedzie na koncert, cieszy się tym koncertem. Tak, tak, prawda? Bo to jest najważniejsze, żebyśmy się cieszyli. Tak. A cieszyć się możemy tym, co nas cieszy. Tak. To tak bardzo też w zeszłym roku, jak właśnie wspomniałam, założyłam tą telewizję, bo to taka telewizja mała, internetowa. Czy mała? No to tak, oczywiście, ja się śmieję, mała jak najbardziej. Ale to właśnie o to chodzi, żebyśmy byli. Taka mi myśl przyświecała. Rozświetlajmy świat z Radomia. Żebyśmy byli dumni z tego Radomia, z tej naszej miejscowości tu. Ja jestem z jednej letnisko, ale pracuję w Radomiu. Jestem, bo jestem z Radomiem związana. Ja w Warszawie się wiele lat napracowałam i ja teraz powiedziałam, ja tutaj jestem. I tak bardzo jeszcze tym bardziej cieszę się, że pani przyjęła zaproszenie, bo właśnie mówmy o nas, o ludziach stąd, prawda? Tak. Tak, bo nie pozwolę na to, bo z czego się to wzięło? Wzięło się, że kabaret śmieją się z Radomia. Nie, 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 panowie ci, co się śmiejecie. Miejcie odwagę śmiać się z miejsc, z których pochodzicie, gdzieście się urodzili. Tak. To wtedy jest odwaga. No właśnie, a to wtedy jest przyjemnie. I to właśnie to, żebyśmy się mieli czym dzielić, czego cieszyć, tak jak ta pasja, prawda? Tak. I to wtedy ubogaca nas wszystkich, czyli mnie, panią i nas tych wszystkich sąsiadów, dookoła znajomych i w końcu już ta społeczność się taka robi ubogacona. Tak. No, ja myślę, że wracając do tego, co pani powiedziała na temat no, tych jakichś prześmiewczych tekstów, w których gdzieś tam się przewija Radom. Ja myślę, że oczywiście nie zasłużyliśmy jako Radomianie na tego rodzaju, można powiedzieć, kpinę, prawda? Bo to bardzo często dotykało nas osobiście. W sensie takim, że czuliśmy, że ktoś nam robi z tego tytułu pewną krzywdę, że coś się dzieje niesprawiedliwego. O tak. Natomiast trzeba mieć też do tego dystans. Jest to pewna forma promocji, to jest pierwsza sprawa. Jak to się mówi, niech mówią, byleby nazwiska nie przekręcali, prawda? Czy dobrze, czy źle. To jest pierwsza sprawa. Poza tym, ja myślę, że Radom naprawdę ma się czym szczycić i najważniejsze jest, żebyśmy my sami nie narzekali na nasze miasto. Żebyśmy umieli wszędzie, gdzie jesteśmy, pięknie mówić o naszym mieście. Oczywiście. I to jest najistotniejsze. Najbardziej mnie irytuje, jak ktoś, kto się wychował, kto tutaj ma rodziców, bliskich, przyjaciół, chodził do szkoły, odniósł sukces życiowy, bo na przykład wykształcił się, prawda? Tak. I nagle idzie w świat i traktuje to swoje miejsce jak jakiś zaścianek. Tak. Wstydzi się. I tutaj to jest ogromne niebezpieczeństwo i zupełnie tego nie rozumiem. Ja wszędzie podkreślam, gdzie jestem, że jestem z najpiękniejszego miasta, jakim jest Radom i niedaleko pod Radomiem leży Warszawa. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Więc tak, to jest to miasto, gdzie 100 kilometrów w niedalekiej odległości leży Warszawa. Więc ja chcę powiedzieć tak,
tak, ja sobie nie wyobrażam. Ja przyjeżdżam do Radomia, naprawdę tu się czuję cudownie. Każde miejsce jest dla mnie znane. To są takie prozaiczne rzeczy, ale proszę zwrócić uwagę, wchodzimy na przykład do sklepu, najczęściej robimy w tych samych miejscach zakupy. Tak, tak. My znamy panią ekspedientkę, tak. My znamy pana, który nas wita przy wejściu do tego sklepu. My znamy mnóstwo osób, czy pójdziemy do pralni chemicznej, czy pójdziemy do swojego kościoła. Nawet jak z kimś nigdy w życiu nie rozmawialiśmy, tak. To wiemy, że się znamy, tak. Że razem wspólnie się starzejemy. Tak. Prawda? Po prostu tu się czujemy bezpiecznie. Dom to przede wszystkim miejsce, gdzie jest poczucie bezpieczeństwa. Ja sobie nie wyobrażam, żebym mogła się gdziekolwiek bardziej bezpiecznie czuć, niż w miejscu, gdzie się wychowałam. Tak. Dlatego też nie wyobrażam sobie, żeby móc cokolwiek złego powiedzieć. Ale ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Jest ogromne światełko w tunelu, ponieważ ja mnóstwo osób znam młodych, tak. Które zachłysnęły się Warszawą. Już im troszkę teraz przeszło, tak? Nie tylko przeszło, oni wrócili do Radomia. No właśnie. Ale to ja potwierdzam. Ja miałam w zeszłym roku rekrutację. Tak. Jest chyba pod koniec sierpień, wrzesień. Coż za wspaniałe, bo to przynajmniej 5 osób, posłuchajcie, które naprawdę to nie to, że ona szukała pracy, bo po prostu mieć, ona powiedziała, proszę pani, ja 5 lat pracowałam, mieszkałam w Warszawie i ja sobie pomyślałam, ale co ja tu dalej mam robić? I ja wróciłam do rodziców, ja mówię, ale no to dobrze, jeszcze było do kogo. Tak. Proszę pani, ja naprawdę, mnie się ten Radom podoba, ale to jest taka osoba, która wyjechała, ona myślała, że już tam zostanie na zawsze, po czym po 5 latach wróciła. I ona mówi, ja tam nie chcę być. Potwierdzam. Ja, potwierdzam, to jest niesamowite. Ja znam kilka takich osób. Tak. Moich przyjaciół córka, osoba niezwykle taka kreatywna, do tego bardzo odważna. Jak ja to zawsze mówię, klękajcie narody. Tak. No tak. I do tego rodzice zapewnili jej ogromne bezpieczeństwo, dlatego że momentalnie kupili mieszkanie. To są osoby zamożne, kupili mieszkanie w Warszawie. Czyli praktycznie i praca, kończyła szkołę, bo jak zaczynała studiować, to rodzice, tak jak powiedziałam, kupili mieszkanie, więc skończyła studia, poszła do pracy. Wyszła za mąż, wróciła do Radomia i powiedziała do mnie tak, ciociu, bo jesteśmy, chociaż to są przyjaciół córka, tak, powiedziała do mnie, ciociu, tam się nie dało żyć, po prostu rano wychodziłam, wracałam. Późnym wieczorem, a wręcz nocą. I jeśli ktoś mówi, że w Warszawie fajnie, bo tyle się dzieje, bo teatry, sale koncertowe i tak dalej, to ja częściej z Radomia tam pojadę, tak. Do tego teatru, tak. Niż mieszkając tak, tam i żyjąc tam, ponieważ praca, no na przykład w korporacji, owszem, ona jest na pewno niesamowitym wyzwaniem dla ludzi młodych i na pewno rozwojowa, ale trzeba sobie wprost powiedzieć, właściwie życia takiego osobistego nie ma. Oczywiście. Absolutnie. I nie każdy się nadaje właśnie do takiej pracy. A wiele osób jednak potrzebuje pewnego życia rodzinnego, oczywiście, spokoju. Myślę, wszyscy potrzebujemy. Tak. Wszyscy. A poza tym powiedzmy sobie szczerze, no każdy z nas chce mieć chwilę na to, żeby wsiąść na rower, pojeździć, tak. Przeczytać książkę, gazetę, pójść do kosmetyczki. Ojej, na przykład. Prawda, kobieta? Oczywiście. No przecież my nie pójdziemy o 10 w nocy, nigdy, tak. Nawet o 18, prawda? No to oczywiście. Tak, bo już jest. To są takie rzeczy, które są potrzebne. Ja na przykład jutro właśnie mam zarezerwowany czas. I mam 3 godziny u pani kosmetyczki zabukowane dla siebie. Tak, tak. I już mówiłam, pani Kasiu, nie mogę się doczekać. Tak. Kiedy przyjadę, kiedy położę się, kiedy mi pani zrobi manikur, pedikur, jeszcze się mną zajmie. Tak. A ja sobie po prostu zrelaksuję się. No właśnie. No każdy z nas czegoś takiego potrzebuje. Oczywiście, że tak. Ja tak jak panią posłuchałam, to już pomyślałam, po pierwsze już zapraszam na masaż, bo mam takie hobby, masaż powięziowy, ale to już po programie. Tak. Ale to jest piękne, że właśnie pani też to widzi, bo my tu za nią to też pracujemy też nad tą świadomością, no że wszystko jest piękne, tylko co? Zapędzamy się i gdzie? Żebyśmy nie zginęli, żebyśmy się nie zapędzili, żebyśmy zobaczyli, że życie jest. Dlatego jadę samochodem, mówię, są maki, mówię do męża,
zastanie, wiesz co, zrobić zdjęcie, jakie piękne. No to gdzie? No przejeżdżam jadąc jednym lotnisko do Radomia przez Lasowice. I fajnie facet, kolega, pan, no znamy się z Facebooka, na Facebooku mówi, zaraz, ja do Lasowice, że tam nie ma takich maków. A się okazało, że z innej strony jeździ. Ale zobaczcie, i te maki nagle, bo kiedy będą te maki? Teraz są. One są chwilę i później ich nie będzie. No ten kolor czerwony, no przepiękny. Ja wiem, że to jest... Widziałam. Ale posłuchajcie, ale to ja mówię, weź się zatrzymaj, zróbmy to zdjęcie. No bo kiedy będziemy robić to zdjęcie? Tak, i to jest właśnie to. Tak samo jak ja rano biegam, jak ten wschód słońca, no teraz jest najpiękniejsza pora, najdłuższy dzień. Słońce wstaje, zresztą czy za puszczy, jak jedynie letnisko na skraju Puszczy Kozienickiej, no nad tym zalewem, w tej wodzie. No posłuchajcie, to ja biegnę i pasjonuję się, ale nie byłam taka. Też pracowałam 15 lat w Warszawie. Też dojeżdżałam, bardziej dojeżdżałam tam w międzyczasie, powiedzmy, pół roku. I ja mówiłam tak, o, znowu truskawki? I to życie gdzieś przechodziło. Tak. I ja już tego nie chcę. I dlatego może też tak się cieszę, że pani to mówi, bo ja też to już przerabiałam. Że łatwiej jest przyjechać z Radomia, łatwiej się wybrać z Radomia do Warszawy, do teatru. Nawet i do kina. Dlaczego mielibyśmy się jakąś paczką nie wybrać? Bo to ten wyjazd jest istotny. Tak, a poza tym zobaczcie panie, jak o wiele łatwiej jest się poruszać po mniejszych miastach, o wiele szybciej. Dokładnie, prawda? Dokładnie. Poza tym czego nam brakuje? Czy my nie mamy znakomitej bazy, nie wiem, choćby restauracji gastronomicznej? Tak, przecież mamy znakomitą. I ja prawdę mówiąc, odchodzimy już teraz bardzo często od tych takich spotkań w domu, prawda? Tak. Po to, żeby każdy mógł nawet spokojnie posiedzieć i porozmawiać, prawda? Więc baza gastronomiczna moim zdaniem w Radomiu jest znakomita. No nie będę tutaj reklamować, bo nie wiem, czy można, tego miejsca, które tu jesteśmy, ale możecie państwo sobie zobaczyć, jak tu jest pięknie. To jest tuż koło Radomia. W Radomiu jest wiele innych też, także naprawdę warto po prostu przyjechać do spokojniejszego miasta i też do swojego miasta, pójść czy na Żeromskiego, czy przyjechać tutaj, czy do różnych innych miejsc i po prostu spędzać spokojnie czas. Niczego nie brakuje, moim zdaniem, ani baza i sportowa, ta baza wypoczynkowa. Sportowa też jest, prawda? Tak, także... miasto też jest zadbane, piękne, czyste, kwiaty, ukwiecone. Lądy, naprawdę. Poza tym zmienił się charakter naszego życia, prawda? Tak. Kiedyś my nie przywiązywaliśmy takiej wagi. Ja pamiętam moi rodzice, moje ciotki, wujkowie, to każdy jak miał jakiś centymetr, że tak powiem, ziemi, działki, że tam musiały być pietruszka, marchewka, prawda? No bo takie były czasy. Tak. Niewiele można było kupić. Tak. Każdy bardzo oszczędzał. Dzisiaj my, lepiej nam się żyje po prostu i my bardziej potrzebujemy tych doznań estetycznych. Tak, to na pewno. Więc my mamy przepiękne dzisiaj ogrody wokół, przy domach, prawda? Wokół naszych domków. Tak. Przepiękne tuje, kwiaty, różnego rodzaju krzewy ozdobne. I my w takim otoczeniu oczka wodne. Tak, i my w takim pewno. Otoczeniu oczywiście. Uwielbiamy spędzać czas, to prawda? To jest najpiękniejsze, bo to właśnie w ramach tego ogródka i w ramach tych pokrzyw, to tak, ja będąc na warsztatach parę lat temu, już tak powiedzmy ze 4, powiedział prowadzący, mówi, ale zrób Magda coś w końcu dla siebie. Ja tak sobie myślę, no tak, no dla siebie, ale co ja zrobię dla siebie? No wymyślam sobie ogródek z różami. I owszem, róż to mam 5, bo nie wiem dlaczego, nie idą mi jakoś tak, ale mamy, okej, może jeszcze nie dotarłam do takich, które mi się aż tak bym się zachwyciła. Ale poza tym, co ja nie mam w tym ogródku? No właśnie, do tej pory jeszcze te zioła to tak od zeszłego roku tak doszły. To już dosadzam, już a to szałwia taka, a to melisa cytrynowa. Tak. I tak, a tu gdzieś zobaczę i posłuchajcie, to jest piękne, bo ja później to suszę. Piołun luizjański. To jeszcze jest piołun luizjański, który jest bardzo delikatny, a w ogóle to tak z przypadku, tam, że tak powiem, przyszedł do nas, bo zamawialiśmy, chciałam koniecznie wyhodować nasiona białej szałwi. Znaczy, żeby uwalić rośliny. Tak. To jest z Kalifornii. No niestety, 3 razy próbowałam, nie da rady. Za zimno pewnie. Znaczy, no jest jakiś powód. Klimat może jakiś nie odpowiada. No ale, że zamawiałam, bo to tak jakieś tam nasiona przyszły, po prostu mi nie wzeszły. Ale przy okazji babeczka też dokładała różne rzeczy. I ten piołun luizjański mam wyhodowany z ziaren. Tak. I on się teraz tak nam pięknie w tym ogródku rośnie, a ja co robię? No ścinam, suszę i do worków, i do słojów, i do pojemników. Tak, żeby to było i później piję.
jemy. I teraz mówię, jak jeszcze niedawno mlecz zbierałam dla królików, to teraz już miniszek lekarski zbieram dla siebie. No i słusznie. No i to jest właśnie pasja, tak, prawda? Tak. Tak, ale to jest taka odkryta niedawno. Ale ja już też mówię, już się też kiedyś zachłysnęłam tą pracą, już się napracowałam. Ja wiem, jak to wygląda. I okej, i teraz się cieszę. Cieszę się tymi makarami. Tak. Tak, tymi, tą pokrzywą. Dokładnie. Trzeba umieć znaleźć złoty środek, prawda? No to praca nie może zdominować naszego życia. Musimy umieć znaleźć czas dla rodziny, dla bliskich. Ja mogę tylko powiedzieć, że w polityce jest nieco trudniej znaleźć ten złoty środek. Natomiast jeśli ktoś może, to powinien z całych sił starać się właśnie żyć zgodnie z takim właśnie złotym środkiem, żeby umieć podzielić sobie swój czas, bo on jest bezcenny. Tak. Kolejny dzień, który nam przejdzie, już nie wróci. Nigdy nie wróci. Nigdy nie wróci. I warto po prostu umieć poświęcić i czas na pracę, i czas dla przyjaciół znaleźć. I przede wszystkim dla rodziny, ale też czas dla siebie. Musimy umieć tak, żeby się zregenerować, prawda? Tak, odpocząć, oczywiście. Bo potem ta praca wtedy też nie bardzo idzie, bo człowiek zmęczony jest i to się koło nakręca, tak? Poza tym, ja to zawsze mówię, trzeba być troszeczkę w takim permanentnym niedosycie. Tak. Ale ten niedosyt to jest, pojawia się tylko wtedy, kiedy umiemy w odpowiednio szybkim momencie zamknąć pewien temat. Czyli tak, pracujemy, zamykamy i zauważmy, że jak gdzieś pojedziemy na jakiś wypoczynek, to zaczynamy potem już tęsknić za pracą. Tak. Prawda? To jest takie najfajniejsze. Tak. Taka harmonia się wytwarza. Taka harmonia. Mhm. Jeśli nadmiar jest wypoczynku, prawda? Tak. To też jest nudne. Męczy. Ile można odpoczywać? Ileż można jeść? Ale oczywiście. Tak. No dlatego ta równowaga, czy ta harmonia. Ta harmonia, najfajniejsza, prawda? Czyli jeżeli odchodzimy od stołu nieprzejedzeni, to jesteśmy zdrowi, czujemy się świetnie. Jeżeli nadmiar jedzenia, nadmiar alkoholu, nadmiar pracy, nadmiar odpoczynku, to wszystko odbija się czkawką, można tak powiedzieć, prawda? Oczywiście. To zawsze zaburza tą harmonię, więc ten lekki niedosyt i umiejętność powiedzenia sobie stop, dalej już nie, już muszę po prostu czy zmienić środowisko, czy właśnie odpocząć, czy zająć się pracą, to jest ten chyba element sukcesu w życiu. Ja jeszcze bym dołożyła to, co mi się niedawno podobało, właśnie to, co usłyszałam o uczciwości. Tak, bo po pierwsze uczciwość wobec siebie i wobec innych, posłuchajcie. I jak uczciwie wobec siebie stawiamy właśnie pracę, odpoczynek, rodzinę, to i mamy harmonię. Tak, tak, dokładnie. To nie jest łatwe, od razu powiem, nie jest łatwe, ale przynajmniej trzeba mieć świadomość i dążyć do tego. Tak. Czy jeszcze jakiś temat powinniśmy poruszyć dzisiaj? Myślę, że nie. Myślę, że to wystarczy. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Ja się jeszcze raz bardzo cieszę, cieszymy się raz za nią, że tak powiem dotarło, udało się dotrzeć. Tak, no z opóźnieniem pewnie. Ale z przyjemnością w tej pięknej oranżeli tutaj w hotelu Paro poczekałyśmy. Tak, z przyjemnością poczekałyśmy. Tak, po prostu jest pięknie. Pięknie. Także piękna restauracja, zapraszamy wszystkich. Restauracja Caro. Tak. Bo to jest program Lubię Poniedziałki w Caro. Także, szanowni Państwo, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ale może jeszcze to zdanie? Znakomita kuchnia, bo ja tutaj bywam. Naprawdę, nie tylko piękne miejsce, ale znakomita kuchnia, więc polecam z całego serca. No, my tutaj też właśnie znamy panią, bo jest dwoje właścicieli, panią Anię właśnie, która dba o każdy drobiazg, o naszym tutaj kwiecie na dzisiaj akurat na stół, na taki. Także też się dopytywała i pięknie dobrała, bo tu trochę taka ta czerwień tego smolinosa, my tu tak biało-czarno. Nie było to ustalone. Nie było zamierzone, Przypadkowa aranżacja. Po prostu jest ogromna harmonia. Taką mamy jakąś intuicję, która się wspólna wytworzyła. Tak. Także jesteśmy my też w zadziwieniu, pozostajemy, że tak się nam udało dobrać w te kolory. Tak. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.